Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Stalker 2. Niestety nie wiem jak dokończyć to zadanie, bo tutaj jeszcze ono nie jest wykonane. Ten gość nie chce z nami się podzielić kasą. Myślę, że powinniśmy go zabić, ale jak tutaj nie możemy broni używać? Chodzi o tego typka, zaraz gdzie on jest, tutaj. Możemy z nim zagadać, owszem. Wrobiłeś mnie. Ale i tak to do niczego nie dąży. I tak samo każda inna opcja. Olewa nas ze wszystkim. Czy to jest może jakiś glitch? Nie wiem. Dobra, w każdym razie wybierzmy się na jakąś podróż. Może byśmy skrytki podwiedzali. Mamy tutaj skrytkę, tutaj jakąś miejscówkę mamy. I tutaj coś mamy. Bo zadanie główne, przeszukaj skrytkę Nestora. Gdzieś tutaj ta skrytka Nestora jest. A nie, musimy wyjść. Nie, no tak, tutaj. Pewnie tutaj. Nie? Gdzieś... Gdzieś tutaj. Tam jest dalej jakby przejście. Albo mamy tędy. Tędy mamy. Jest jaskinia. No dobra, a teraz? A. O, jestem po drugiej stronie, proszę bardzo. Aha. Tutaj ktoś stoi. Na mnie czeka. Richter. Richter. Skiff. What are you doing here? Just living a little. I mean, take a look at the view. Stay away from the edge. Isn't it beautiful? No, widoki ciekawe. Food waste, human waste, you name it. You could find anything you wanted here, Skiff. A friend, an enemy, money, death, miracles, even yourself. You ever been to the zone center? Not to the plant, no. Jakaś wielka fabryka, elektrownia, tak? Obsessed with the CNPP. Because the plant is the heart of it all. It's the very essence of the zone. I mean, you won't find anything there now. It's a plunder pyramid.
Word is even the Wishgrander was stolen. But I have Ależ to wielkie jest. And this will pay for one ride. What? Oh, we got hammered once and went on the Ferris wheel. It was a pretty shitty ride, but no właśnie, we do Prypaci. Tam w Prypaci najlepsze rzeczy będą. If crows are nesting in the landfill now, that means Skiff, have you ever lost something you've loved? What happened? Fine. So what do you think of the zone then? Jest szansa na nowe życie. It's a chance to turn my life. Although, looks like it's going straight to hell right now. It may seem so, but that's the will of the zone. It knows what's best for us all. If you ever go to Pripyat, the first ride on the Ferris wheel is on me. Oj, ma blizna. No i? I know it might seem like the zone is nothing but darkness. Że dalej mam iść? But trust me. It's always sunny in Pripyat. You'll see Aha. the other side of the zone to you now, Skiff. But trust me, it's always sunny in Pripyat. You'll see the other side of the zone soon enough. I teraz mamy kolejne nowe punkty. To, o czym trzeba pamiętać, że trzeba uważać tutaj, żeby nie wchodzić w radioaktywne miejsca, nie łazić zbyt blisko tych metalowych śmieci. Okej, okay, mój plan wygląda następująco. Zahaczymy sobie, może zaczniemy od skrytki, później zahaczymy tutaj i jeszcze tutaj. Albo tutaj możemy zahaczyć najpierw, tak. Tutaj skrytka i później część zadania głównego. Put down the gun, okay? Już. Się nie denerwujcie. Jeszcze zaraz, przydałoby się odłożyć tylko tą broń, którą zebrałem. Na razie odłożymy, później pomyślę, czy ją sprzedać, czy będę używał. Wyjdźmy. Teraz zrobię save'a jeszcze. Na wszelki wypadek. Zastanawiam się, jaką broń dobrać, jaka będzie mi najlepsza. Do tej mam mało amunicji, więc może tą. A czemu tak mało mam amunicji? Większość zostawiłem po prostu.
skrzyni. Zbliżamy się do jakiegoś budynku. Był zapis, coś tu widzę. Zobaczmy czujnik. Coś jest. Elegancko. Okej. Już. Idę do ciebie. No siemanko, ale co? Jak właśnie? Dlaczego nie wiedziesz na własną rękę właśnie? See, here's the thing. My teacher said I gotta work on my anomaly sense. Then I can trust my gut instead of relying on some. So I listened to my gut and I went after an artifact. I even left my bolts at the camp. You think it worked? No fucking way, man. Bez śrub? I spent hours searching for that damn artifact. I was tired as hell and about to turn back. Ale on tu jest, ten artefakt. That's when my anomaly sense shat the bed on me. That's how I ended up getting stuck here. Zostań. Wait for me. Yeah. Right. No fucking way I'm staying here. I'm. Gdzie on jest, ten artefakt? Tutaj jest gdzieś. Tak. Gdzieś tutaj jest. Wypad. Mamy to. Świecidełko. No zobaczmy, co to za artefakt. Świecidełko przypominające nieudaną pracę dmuchacza szkła. Świecidełko jest wykorzystywane do produkcji akumulatorów o niezwykle dużej pojemności. Ochronę przed porażeniem, ale i promieniowanie ma. No dobra, fajnie. Mamy to. Aczkolwiek teraz musimy tego typka wyprowadzić, tak? A nie, już nie, on już zginął. No cóż. Zdarza się. Nie miał wyczucia jednym słowem. Ale dla nas to się opłaciło. W każdym razie mamy nowy artefakt. Okej, jest drobinka. Nic nie ma?
No cóż. A nie! Co to jest? O proszę! Skrytka gdzieś jest. 8 metrów niżej. Z pendrive'a się dowiedzieliśmy. No dobra, czyli musimy jakoś do tego budynku się dostać. Wiadomo, że nie przez dach. O, proszę, mamy i wejście. Nóż. No jak fajnie przykuł. Dobra, to się nam przyda. Trochę wódki, piwa. A, trzeba kod. Gdzie kod znajdę? Nie, tutaj... Tutaj nic nie znajdę. No, będę musiał to chyba sprawdzić poza nagraniem. I powrócić tutaj. Jeszcze rozejrzyjmy się tutaj. Ale tu żadnych nie ma dokumentów ani nic nigdzie. W torbie też już nic nie ma. A zaraz, a co to jest? Schemat ulepszenia broni. No nic, ciekawe, co tutaj jest? Dobra, nic, powrócimy do tego miejsca. W kolejnym odcinku zaczniemy w takim razie. Od tego jeszcze tylko się rozejrzyjmy. Jak to wygląda? A innego wejścia nie ma. To jest jakby jedyne. Teraz
gdzie ciało tego typka. Tutaj może tu. Nie, no tutaj też. On mi nic nie pomoże w tym. Okej. W takim bądź razie, no mówię, będzie trzeba do tego powrócić. A tymczasem lecimy do kolejnej skrytki. 310 metrów stąd. Okej. To nie było najmądrzejsze. Się zbliżamy. Może to będzie jakaś łatwa skrytka, zaraz się okaże. O nie, czy ja tutaj nie byłem przypadkiem? A chyba nie. Co to było? Aha. Takie coś. To było dobre. To wszystkie? No to wygląda. No nie, nie wszystkie. Aha, o to tutaj była torba cały czas. A nie, tutaj była. Dobra, tutaj jest sporo rzeczy. Okej, no to się obłowiliśmy. To teraz zgodnie z umową zebrałem to, zwiedziłem to, ale nie wiem jaki kod, czyli do tego będziemy musieli powrócić, więc teraz udamy się może do zadania głównego. Przy okazji może jeszcze coś znajdziemy, ale robi się ciemno, to chyba nie jest najlepsza pora, żeby... O kurde, coś mnie widzi.
niezbyt dobry czas na ciąganie się na podwórku na wyprawy jakieś dłuższe, ale zobaczymy. To już niedaleko. O, tu wcześniej była ta skrytka. No właśnie. A dalej jest ciekawe. Dalej jest. Ale już tylko budka została. Dobra, zostawmy, nie będziemy mu wody kraść. Dziwne. Aha. Aha, dobra. Okej, czuję, że będzie mutant. Pijawka. Okej, nie do końca rozumiem, co tutaj mam zrobić. Na pewno zabić tego mutanta, ale... Przede wszystkim musimy przebiec szybciutko na drugą stronę, bo będą w nas naparzać. Dobra, zrób mi może tutaj save'a. Nie no, jak tego mutanta rozwalić? Co ty nie powiesz, ja też. Wytręcanie broni przez niego jest denerwujące. Okej, z tym przeciwnikiem jest bardzo ciężko wygrać. Najlepiej jest pozbierać wszystkie bronie, jakie tu leżą, w miarę możliwości, żeby przeszkodzić mu też. Rzuć. Dobra. Wytrącił. Tamte muszę pozbierać bronię też. Ale przede wszystkim musisz się wydostać teraz. Rzucić tą.
No jakimś krzesłem oberwałem. No bez przesady trochę. Myślałem, że jak pozabieram bronię, to będzie już łatwiej, ale no nie jest. No i co to było? Muszę mu te bronie pozabierać. Aha, chyba mam patencik. Tylko musi to osłonę zdjąć. Dobra. Padł. Wow. To jest Gordon, mi potrzebna jest ta broń. Jestem przeładowany, okej. Spójrzmy. To wyrzuć. Ale rozładuj. Teraz pomóżmy dla tego typka, ale jeszcze może zanim jemu pomożemy to... Ale to brzydalstwo! A masz ty jeszcze... Piłka. Wygląda jak artefakt, który posiadamy. Okej. Idź mi pomóc mu. A zaraz jeszcze coś. Tak, tak, wszyscy wiemy o tym. Okej, ulecz. No to było bardzo trudne zadanie, muszę przyznać. Zginąłem tutaj parokrotnie. Co to za łobuzy? But I heard them talking to some Varang guy about some kind of a plant. I know the scanner wasn't theirs. A plant, you say? Guess they ought to go check it out. No tak, to będzie kolejna część tego zadania. Ale my już drugą część zadania zostawimy na kolejny odcinek, a w tym odcinku chciałbym właśnie jeszcze skrytkę otworzyć kodem 1708, bo sobie sprawdziłem, jako że w walce z tym mutantem zginąłem wielokrotnie. Więc mogłem sobie w międzyczasie też sprawdzić. Gdzieś na pewno leży jakiś tablet z kodem nieopodal, ale gdzie, tak naprawdę nie wiem.
A jesteśmy w ogóle blisko bazy? Tak. No fajnie, później można sobie od razu podskoczyć, a zaraz podskoczyć, żeby sprzedać wszystko. Tutaj robimy save'a, ponieważ mamy anomalię elektryczną. No i dobra, tu trzeba uważać. Trzeba ogólnie okrążyć ten budynek. Na dach nie ma po co wchodzić. Chociaż podejrzewam, że na dachu może leży ten tablet z kodem. A tutaj mamy wejście. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.